Uroczyście rozpoczynamy dzisiejszą konferencję poświęconą pamięci wybitnemu piłkarzowi, naszemu Starogardzkiemu, Kazimierzowi Dejnie. Jeśli mówimy o Kazimierzu Dejnie, to jest to miejsce szczególne, dlatego że on stąd wyruszał w świat. W styczniu 1966 roku, kiedy miał 18 lat i 3 miesiące, opuścił z tego dworca Starogard Gdański na zawsze. Jak już wyjechał, to wyjechał na dobre. Spędził w Starogardzie Gdańskim 18 lat swojego życia. I Kazik niósł tornister na plecach, a worek z kapciami. Kapcie miał w szkole w szatni, a w worku była piłka. Nie? Szedł do włókniarza. Ja mówię, znowu będziesz musiał usprawiedliwienie przynieść. Nie? Tam mama wystawiała usprawiedliwienia. No, mówi, tak, mówi, to jakoś sobie poradzę. Ale mówi, ja wiem, jak z nauką będzie, bo znowu będzie ileś godzin do tyłu. A mówi, ja już od dawna wiem, że z nauki nie będę żył, ja ani chleba nie będę jadł. W maju 73 roku grałem 2 mecze kontrolne w reprezentacji jako młody chłopak. Wtedy na zgrupowaniach poznałem Kazimierza Dejny, który też był w drużynie, był kapitanem naszej reprezentacji. Piłkarze mówili, bo oni się znają na piłce, że on nogami wiązał krawaty. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że miał takie czucie w nodze, jak inni w ręku. Dlatego takie powiedzenie było, ale on naprawdę technikę miał, podania miał bardzo dokładne i strzały zza pola karnego, to bramkarze naprawdę modlili się, żeby tylko nie wpadła. Z Gwardii pamiętam go, bo zawsze jak był mecz Legia Gwardia, no to ja oczywiście kryłem Kazia Dejnę. Nigdy żadnych problemów nie było, nie Snasek też nie, bo na zgrupowaniu w Rembertowie nawet w jednym pokoju mieszkaliśmy, także wszystko było w porządku. Oni osiągali sukcesy na skalę światową. To czyli coś, co dzisiaj jest w ogóle no, nieosiągalne, bo my mamy i wszyscy grali w polskich klubach. Trenowanie przez polskich trenerów. To, co się dzieje tutaj u Państwa w Starogardzie Gdańskim, jest absolutnie czymś wyjątkowym, bo to jest, myślę, że się nie mylę, to jest jedyne takie miejsce w Polsce, w którym powstaje od fundamentów muzeum wybitnego mieszkańca miasta. W tym wypadku jest to sportowiec, jest to tym bardziej fajne, ale to jest w końcu no nie byle kto, to jest honorowy obywatel Starogardu Gdańskiego, mistrz olimpijski. Człowiek, którego znał cały świat. Ja jestem naprawdę pełen podziwu dla władz miasta, że zdecydowały się na taką formę upamiętnienia tego wybitnego człowieka, niewątpliwie. Przywiozłem 2 koszulki. Jedna z nich od razu pani dyrektor, pani Moniko, zostaje i to jest tak, znaczy tak powiem, na poczet muzeum. To jest koszulka, którą w roku ubiegłym, w czerwcu PZPN wydał z okazji 50. rocznicy Mistrzostw Świata dla każdego piłkarza. To jest jego koszulka oryginalna z autografami większości mistrzów olimpijskich z Monachium. Ale ma taki numer. Tak, a widzicie, to wszystko numery naszywane, czysta bawełna, to naprawdę, jak się grało w takiej koszulce, to po jednym praniu to już przydana była w ogóle niekształtna, to w ogóle inne czasy. Dlaczego 9? Bo Kazio zaczynał karierę jako środkowy napastnik. I dopiero i grał z 9. I w reprezentacji do pewnego momentu też. 10 on miał w Legii. A w reprezentacji 10 miał Włodzimierz Lubański. Był mecz w Budapeszcie. Trenerem był Jacek Gmoch, no ekscentryczny szkoleniowiec, powiedziałbym, a świetny. I nagle trener Gmoch mówi w drodze na lotnisko, niech pan załatwi jakieś boisko tu koło lotniska, bo jeszcze zrobimy trening. Ja mówię, panie trenerze, ale przecież samolot czeka, to był rejsowy, nie czarterowy. To poczeka. Wykonał tyle, to były czasy PRL-u, zadzwonił do wiadomej instytucji o nazwie KCPZPR, gdzie miał znajomego i znajomy zadzwonił do dyrektora lotu i dyrektor lotu mówi, to samolot poczeka, 100 osób na pokładzie czekało. Załatwiłem jakieś takie boisko tam przy takiej małej drużyny Malew, to były linie lotnicze węgierskie, taki klubik Malew. No i Kaziu Dejna
mówi tak, panie Michale, pan jest jakieś jeszcze drugie boisko, bo to ja wiem, co trener nam zaordynuje, jakieś przebieżki, jakieś głupoty, mówi tego, a ja bym sobie chciał podbijać. I było rezerwowe boisko, załatwili tam, powiedziałem, żeby ich wpuszczono i Dejna i jeszcze chyba dwóch, trzech zawodników pod pretekstem tam toalety czy coś nie wyszli na ten główny trening, tylko poszli na to boczne i oddali to, o czym Stefan mówił, 100 czy 200 strzałów, bo sami uznali, że to im się bardziej przyda. Po prostu to jest taki przykład człowieka, który nieważne gdzie się urodził, w dużym mieście, w małym mieście, nieważne w jakich się wychowywał warunkach, on akurat się wychowywał w ciężkich, bo tam przecież było 9 dzieci w domu, tam nie było bogato. Ale jeśli ma się talent, jeśli ten talent się popiera pracą, to można do czegoś dojść. I to jest naprawdę, mówię, to też jest takie troszeczkę patetyczne, ale i może banalne, ale Kazimierz Dejna pokazał, że można osiągać sukces, jeśli ma się talent i się bardzo chce go oszlifować, pracować nad tym wszystkim. Więc to jest fantastyczny patron tego muzeum i bardzo się cieszę, że tak się stanie. Ja zaśpiewam jedno zdanie. Piosenki ze stadionu Legii Warszawa. Dejna Kazimierz, nie rusz Kazika, bo zginiesz.